CZĘŚĆ DRUGA ROZDZIAŁ PIERWSZY — Nie! — okrzyk wściekłości zmącił ciszę panującą w orężerii tumberęków. Po chwili jedna ze służących usłyszała głuchy łoskot rozbijających się o terakotową posadzkę donic. Nie musiała sprawdzać, co się stało. Panna Peperia wpadła w furię. Służąca zaczęła się dyskretnie wycofywać w przeciwnym kierunku, ale na swoje nieszczęście natknęła się na marszałka. Roberto, co się tam dzieje? Zatrzymał ją. No, zdaje się, że panienkę coś wyprowadziło z równowagi, odpowiedziała z ociąganiem. Należy więc pójść, zobaczyć o co chodzi i posprzątać oranżerię. Roberta skuliła się ze strachu. Wolałaby stanąć przed stadem rozwścieczonych psów niż przed rozjuszoną dziedziczką rodu Tunberengów. Nie bój się, pójdę z tobą. Marszałek pokiwał głową ze zrozumieniem. Peperia Thunbereng miotała się po oranżerii w ataku ślepej furii, niszcząc wszystko, co znalazło się w zasięgu jej wzroku. Deptała wyrzucone z donic egzotyczne okazy roślin, przewracała żardiniery i tłukła porcelanowe wazony. Wejście ojca i służącej nie umknęło jej uwagi. — Masz! Wrzasnęła, ciskając w stronę marszałka wymiętą kartkę papieru. — Masz, przeczytaj, co napisał ten twój skaber, o którym miałeś tak wysokie mniemanie. Mężczyzna rozprostował list. — Droga Peperio, wiem, że ten list może cię zdenerwować. Właściwie powinienem z tobą porozmawiać osobiście, ale nie chcę czekać aż do powrotu. Myślałem o naszej przyszłości. O tobie i o mnie. Nasi rodzice zdecydowali dawno temu o naszych zaręczynach i nie wątpię, że kierowali się słusznymi pobudkami. Ja jednak nie potrafię żyć według tego, co zaplanowali. Tu, na morzu, zrozumiałem, że zależy mi na małżeństwie z miłości. Oboje zdajemy sobie sprawę, że tego uczucia brakuje w naszym związku. Chciałbym zwrócić ci wolność, droga Peperio. Wiem, że nigdy mnie nie kochałaś, więc zraniona będzie raczej twoja duma, aniżeli serce. Nie wątpię, że wkrótce znajdzie się na moje miejsce odpowiedniejszy dla ciebie mężczyzna. Pozdrowienia, skaber. Marszałek powoli opuścił rękę z listem. Nic nie mówisz? krzyknęła napastliwie dziewczyna. Odwrócił się i bez słowa ruszył w stronę biblioteki, będącej jego ulubionym azylem. Był zaskoczony swoją reakcją. Powinien czuć oburzenie, wściekłość, może pogardę dla niedoszłego zięcia. Tymczasem w głębi duszy rozumiał młodego Seduna i, o dziwo, nie miał mu za złe jego decyzji. I nie chodziło tu tylko o fakt, że świadom był paskudnego charakteru swojej jedynaczki. Wynikało to raczej z zupełnie niezrozumiałego poczucia więzi i solidarności ze Skaberem. To niesłychane, ale chyba go nawet podziwiał. I dlatego, ku ogromnemu zdziwieniu rodziców Skabera, żadne wyrazy potępienia i oburzenia ze strony marszałka Tunberenga nie zostały nadesłane. Siedzieli przy stole nakrytym adamaszkowym obrusem, a służba bezszelestnie stawiała przed nimi półmiski z daniami, które wracały do kuchni prawie nietknięte. – Nie rozumiem mojego syna – powtórzył porę z dziesiąty tego wieczoru Newik Sedun. Jego żona pochyliła głowę, żeby ukryć łzy. Zszargał honor rodziny. Pięść ozdobiona pierścieniem z oneksu ciężko uderzyła w stół. Marszałek się nie odezwał, szepnęła Valerie Sedun. Może Peperia ma kogoś innego? Peperia nie jest głupia. Nasz syn był zbyt dobrą partią. Co on sobie wyobraża? Miał zapewnioną przyszłość. Jego dzieci, będąc dziedzicami połączonych majątków Sedunów i Tunberengów, mogłyby wchodzić w związki z książęcymi rodami. Tyle zabiegów. I wszystko na nic. Walerii wolała nie negować słów męża, choć zdawała sobie sprawę, że nie potrzeba było żadnych szczególnych starań, żeby zaręczyć dwoje dzieci. Obie potężne rodziny widziały w tym dla siebie korzyści. W głowie ciągle kołatało jej pytanie. – Dlaczego? Przecież Skaber był zawsze posłusznym i dobrym synem. – Czy uważasz, że powinniśmy wysłać jakiś list do Tunberengów, Jakieś przeprosiny? – spytała. – Nie będziemy się poniżać. Krabia nadział na widelec duży płat szynki. To Skaber powinien błagać o przebaczenie. Rozdział drugi od otrzymania listu minęły dwa tygodnie, a Peperia wciąż nie mogła ochłonąć. Nie miała też na kim wyładować gniewu, bo zarówno ojciec, jak i cała służba, przezornie schodzili jej z drogi. Wciąż nie mogła zrozumieć dlaczego. Jej uporządkowane życie nagle obróciło się w gruzy. Nienawidziła zmian. Nienawidziła niespodzianek, nawet tych miłych. Kiedyś, gdy była dzieckiem, zaplanowały zręjną zabawę w księżniczki. Wtedy przyszedł ojciec i powiedział, że ma dla niej prezent. Stajenne przyprowadził pięknego, czarnego kuca. Wybuchnęła płaczem, bo chociaż od dawna chciała mieć własnego konika, to w tej chwili zupełnie się go nie spodziewała i nie wiedziała, co ma zrobić. Czy bawić się z ranią, czy odbyć pierwszą przejażdżkę wierzchem. Ta rozterka była prawdziwą udręką. Ojciec stał zdumiony i lekko obrażony, nie rozumiejąc, skąd ten nagły wybuch. Od tej pory jednak o wszelkich prezentach, przyjęciach, wycieczkach i odwiedzinach zawiadamiano Pepper jest co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Całe jej życie składało się z dopasowanych do siebie elementów, zazębiających się ze sobą, a jednym z nich było od dawna zaplanowane małżeństwo ze Skaberem. Dlaczego? Co się stało tam na morzu, w drodze na jakąś przeklętą wyspę? Co pchnęło Seduna do zerwania zaręczyn? Zaraz. A może coś wydarzyło się wcześniej? Nagły wyjazd, odroczenie terminu ślubu. Mocno ją to wtedy wytrąciło z równowagi. Kto mógłby wiedzieć? Rania, Loretta, Terpina? Upokorzenie smagało ją niczym bicz. Czy przyjaciółki już znają jej sytuację? Ojciec niczego nie rozgłaszał. Sedunowie siedzą cicho jak mysze pod miotłą, ale służba na pewno plotkują jak najęci, i całe miasto już wie. Różne lalunie, które kiedyś zazdrościły jej seduna bez wątpienia, szaleją teraz z uciechy i obgadują ją bez litości. Och! Tak mocno szarpnęła naszej nik z pereł, że jedwabna nić pękła i mleczne kulki ze stukotem rozsypały się po posadzce. Moje perły, rozpłakała się nagle. Ktoś zastukał do drzwi. Panienko Peperio! Zalękniona Roberta zajrzała do pokoju. Czego chcesz? Przyszła panienka Rania. Pyta, czy może wejść. Rania nie może zobaczyć jej w takim stanie. Pomyśli, że ona, Peperia, płacze po tym nędznym szczurze Sedunie. Otarła łzy. Lepiej, żeby nikt jej nie odwiedzał. Nie potrzebuje oglądać współczujących twarzy. Chociaż. Można by dyskretnie wypytać Rannie, czy nie słyszała o czymś, co pomogłoby w rozszyfrowaniu przyczyn absurdalnej decyzji Skabera. Możesz ją wpuścić. Rania wsunęła się ostrożnie, jej twarz nie wyrażała współczucia, raczej obawę. Boi się mnie, pomyślała Peperia. Witaj, moja droga, odezwała się z krzywym uśmiechem. Nie wątpię, że słyszałaś już piorunującą nowinę, i przyszłaś popatrzeć jak liże rany. Po co ja tu przyszłam? Zastanawiała się w tym momencie Rania. Przecież ona nie potrzebuje współczucia, tylko kogoś, na kim mogłaby się wyżyć. Ale nie do wiary. Ona chyba płakała. Tak mi przykro. To okropne, co skaber ci zrobił. I dlaczego? Oczy Peperi rozbłysły. No właśnie. Dlaczego? Może ty coś wiesz? rzuciła napastliwie. Ona jest szalona. Ja? Rania zaczęła się cować w kierunku drzwi. Co ci przychodzi do głowy? Czemu miałabym cokolwiek wiedzieć? Peperia przeskoczyła do niej i chwyciła ją za rękaw. Przestań się trząść jak galeryta, nic ci nie zrobię. Usiądź i porozmawiaj ze mną. Siłą posadziła ją na sofie. — Nie chcę, żebyś mnie pocieszała ani się nade mną litowała. Chcę, żebyś pomyślała, co mogło pchnąć skabera do zerwania zaręczyn. Mogłaś słyszeć jakąś rzuconą w przelocie uwagę. Może Loretta o czymś plotkowała? Rannie się zastanowiła. — Ktoś coś mówił, ale to było dawno. Może rok temu, może mniej. — No myśl, myśl! Peperia zacisnęła pięści. — Nie mogę tak. Jęknęła rania. Patrzysz, jakbyś chciała ze mnie duszę bysać. To mi nie pomaga w skupieniu. Daj spokój. Peperia zaczęła krążyć po pokoju. Jak ja go nienawidzę! Taki zawsze uprzejmy, taki rycerz bez skazy. Nigdy, nigdy nie można mu było nic zarzucić. A to nagle jeden krótki list. Kompletnie idiotyczny, nawiasem mówiąc i. Masz go? Zwariowałaś? Podarłam go na milion kawałków. Szkoda, mogła tam być jakaś wskazówka. Nie sądzę, same bzdury. Jakie bzdury? No, że nie chce się żenić bez miłości i że on mnie nie kocha i wie, że ja go nie kocham. Czekaj. Allada. Co allada? Pamiętasz, jak w zeszłym roku nie mogła jechać na obchodu urodzin bliźniaków kaweny? Pamiętam. Koszmarne przeziębienie w środku lata. Skaber tam był. Wiem, sama kazałam mu jechać. Ktoś nas... Jak to teraz śmiesznie brzmi. Nas. Musiał reprezentować. No właśnie, ciebie nie była, do niego przykleiła się Allada. Chcesz powiedzieć, że to włosę straszydło zabrało mi narzeczonego? Nie przerywaj mi co chwila, bo zgubię wątek. Allada wcale ci go nie zabrała, tylko kręciła się koło niego. Potem opowiadała, że okropnie interesował się pracami nad szklaną wieżą królowej. Ciągle chodził do pracowni, gdzie malowała artystka z Wyspy Sierot, szklarka. Allada mówiła, że gdyby nie chodziło o wychowankę instruktorek, można by przypuszczać, że Skaber jest zafascynowany tą kobietą. To jednak wydawało się jej kompletnie niemożliwe, zwłaszcza, że malarka nie zwracała na nikogo uwagi, nawet na samą Kawenę. Cały czas zajmowała się pracą. Gdzie jest teraz Allada? O tej porze wyjeżdża z rodziną do Ragu Tebu. Ze względu na zdrowie jej matki rokrocznie spędzają zimę na południu. Mogłabyś sprawdzić, czy już pojechali? Nawet jeśli jeszcze są w domu, to zapewne się pakują. To nie jest odpowiedni czas na wizyty. Poza tym nie rozumiem, dlaczego to ja mam do nich chodzić. Możesz wysłać gońca z bilecikiem. Peperia rzuciła jej wściekłe spojrzenie. Dobrze. Powiedziała po chwili. Goniec będzie szybszy. Poproszę Alladę, żeby przyszła do mnie. Ta intrygantka zjawi się tutaj bardzo szybko. Gnana pragnieniem ujrzenia porzuconej narzeczonej. Opuściła blat sekretarzyka, wyjęła z niego arkusik ze złoconymi brzegami i pospiesznie skreśliła kilka słów. Nie wychodź, rzuciła rozkazująco w kierunku przyjaciółki i zniknęła za drzwiami. Rania wstała z sofy i zaczęła się przechadzać po saloniku zastawionym filigranowymi białymi mebelkami. Nieskazitelne i bezduszne, jak ich właścicielka. Właściwie, po co ja tu przyszłam? Ponownie zadała sobie to pytanie Żeby mi rozkazywała albo wylewała na mnie złość. Chciałam ją tylko jakoś wesprzeć. Nie, nieprawda. Chciałam zobaczyć, jak wygląda Peperia pokonana i upokorzona. Chyba miałam nadzieję, że przestanie zadzierać nosa. Po co w ogóle utrzymuje z nią kontakty, tworząc pozory przyjaźni? Bo znamy się od dziecka? Bo obracamy się w tych samych kręgach? Bo nasi rodzice dawno temu uznali, że będziemy dla siebie odpowiednimi towarzyszkami zabaw. Ta rzekoma przyjaźń jest takim samym sztucznym tworem, jak narzeczeństwo peperii i Skabera. Gdybym nie przyszła tu dzisiaj, jutro przy śniadaniu usłyszałabym cierpką uwagę matki, że oczekuje ode mnie, bym nie zaniedbywała towarzyskich obowiązków i podtrzymywała kontakty z tunberangami. Chyba dopiero małżeństwo wyzwoli mnie od wizyt w tym domu. Małżeństwo. Rania oparła się czołem o szybę, ze swoim narzeczonym widziała się dopiero trzy razy. Pochodził z południa kraju. Miał rozległe posiadłości na wzgórzach rejnh i tam spędzał całe życie. Hrabia Lim Gartun. Nawet przystojny. Oczywiście daleko mu do skabery, ale tacy mężczyźni jak młody Sedun nie trafiają się często. Rania westchnęła. Lim Gartun był. Nudny. Nie wiedziała o czym z nim rozmawiać. Tańczył rozpaczliwie. Jego ruchy nie miały nic wspólnego z rytmem muzyki. A ona kochała taniec. Rodzice wybrali jej dobrą i dostatnią przyszłość. Wolałaby jednak uciec od niej na daleką wyspę, tak jak Skaber. Może wcale nie miał innej kobiety, może przeraziła go perspektywa życia z peperią u boku. Trzasnęły drzwi. Goniec wysłany! — oznajmiła rzeźko Peperia. A co ci da obecność Allady? Chcę ją dokładnie wypytać, jak to było z tą szklarką. To nie ma sensu. Szklarka jest dziewczyną z Wyspy Sierot. Nawet gdyby była olśniewająco piękna, nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby się z nią żenić. Przecież rannie nie mogła znaleźć innego argumentu, więc tylko powtórzyła – ona jest z Wyspy Sierot. Skaber nigdy szczególnie nie interesował się sztuką, wysyczała Peperia. Oglądaliśmy prywatną kolekcję obrazów księcia Montiego, byliśmy razem w pawilonie rzeźb Markiza Rentiatro i… W wielu innych miejscach. Sama wiesz, każdy ma u siebie jakieś dzieła sztuki. Wierz mi, nie zauważyłam, żeby Sedun interesował się malarstwem. Skąd więc ta nagła fascynacja wieżą kaweny? Może pracownia tej malarki była jedynym miejscem, gdzie mógł bezpiecznie skryć się przed Alladą i podobnymi jej damulkami polującymi na męża? Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo oblegany jest Skaber, kiedy ciebie nie ma w pobliżu. Myślisz? Peperia rozjaśniła się na chwilę, ale zaraz znowu spochmurniała. — No to dlaczego napisał taki list? Może odgrodzone od siebie tysiącami mil oceanu nareszcie poczuł smak wolności. I nie chciał go utracić, pomyślała Rania. Rozdział trzeci lada zjawiła się następnego dnia. — Co za nijaka postać, pomyślała z pogardą Peperia, ilustrując gościa od stóp do głów. Przybyła, miała jasne włosy nieokreślonego koloru, które nie prezentowały się zbyt dobrze nawet w najmodniejszym uczesaniu. Twarz bladą, drobne lisi nosek i wąskie usta. Siadaj, proszę. Peperia zaprosiła Alladę do okrągłego stolika, gdzie stały już filżanki sporującą herbatą. Paskudna pogoda na dworze. Wiem, że niedługo wyjeżdżasz. Tym bardziej się cieszę, że miałaś jeszcze chwilę czasu, żeby tu zajrzeć. Słyszałam, co cię spotkało. To naprawdę okropne. Allada westchnęła z fałszywym współczuciem. Ten skaber taki miły i mądry. Peperia zgrzytnęła zębami. Ta dziewucha specjalnie się z nią drażni. Musiała jednak być uprzejma i opanowana. Allada to nie rania. Miała cięty język i nie gasnący zapał do roznoszenia plotek podlanych obficie jadowitymi komentarzami. No właśnie sama się zastanawiam jak taki rozsądny i świadom swoich obowiązków mężczyzna może się zachować w sposób tak niemądry zupełnie niepodobny do niego rania podsunęła mi myśl że to może być sprawka tej szklarki podobno na przyjęciu królowej kaweny bardzo sobie ze skaberem przypadli do gustu a lada prychnęła na przyjęciu na pewno nie szklarka cały czas siedziała w pracowni na poddaszu i malowała szyby jak w transie one chyba na tej wyspie są specjalnie tresowane, żeby tak pracować od świtu do nocy. Wyobraź sobie, wchodzimy do tej nory zawalonej szkłem i farbami, a ona nawet głowy nie podnosi. Ani dzień dobry, ani nic. Tylko suwa tym pędzlem. Na królową w ogóle nie zwraca uwagi. Na skabera też nie? Na nikogo mówię ci przecież. Czy jest ładna? Mm, na pewno nieładniejsza od ciebie jest inna. To znaczy? Jakaś taka surowa, poważna. Włosy ciemne, oczy. Nie zauważyłam. Cały czas była pochylona, wydaje się nieprzystępna. Może właśnie to stanowi o jej atrakcyjności. Peperia przygryzła wargę. Skaber często do niej chodził? Od pierwszej wizyty w pracowni, kiedy byliśmy tam w Towarzystwie Królowej, prawie codziennie. Och! Peperia wzięła głęboki wdech. A więc wszystko jest jasne. Zakochał się w sierocie bez nazwiska, a ponieważ sierota okazała się niedostępną, zimną rybą, udał się na odległą wyspę. Sam nieszczęśliwy postanowił unieszczęśliwić mnie i zerwać zaręczyny. Jakież to żałosne! A co ci konkretnie napisał? Spiczasty nos allady zdawał się wydłużać z ciekawości. Już nie pamiętam. Skłamała Peperia, która tyle razy przeczytała list, zanim go zniszczyła, że każde słowo utrwaliło się w jej głowie ognistymi literami. Szkoda, Allada westchnęła. A wcześniej przysłał ci jakieś wiadomości z podróży? Niech ona już stąd idzie. Nie jest mi dłużej potrzebna. Cieszy się z mojego upokorzenia i zbiera informacje, które będzie mogła przekazać swoim przyjaciółeczkom. Peperia zaczęła z uwagą przestawiać porcelanowe figurki stojące na kominku. Wybacz, Allado, ale od tego wszystkiego rozbolała mnie głowa. Odezwała się sucho. Chyba lepiej będzie, jak zostanę sama. Allada poczerwieniała z oburzenia. Poczuła się odprawiona jak pierwsza, lepsza służąca. Oczywiście, jeśli sobie tego życzysz, odparła sztywno. Głupia wścibska kura. Pomyślała ze złością paperia, kiedy za gościem zamknęły się drzwi. Rzuciła się na sofę i utkwiła wzrok w płaskorzeźbach na suficie. A też klarkę? Jakoś dosięgnę. Rozdział czwarty. Dorożka wjechała w ulicę cukrową. Śnieg pokrywał grubą warstwą wszystkie dachy, gzymsy i parapety. Wielkie, brudno-szare pryzmy leżały po bokach drogi. Szklarka westchnęła. Nareszcie w domu. Nie było jej tak długo. Po opuszczeniu wyspy Sierot nie miała jeszcze odwagi wracać do normalnego życia i w nagłym impulsie postanowiła pojechać do swojego domku nad morzem. Przesiedziała tam kilka tygodni, nie robiąc w zasadzie nic. Jedna z miejscowych kobiet dbała o rozpalanie ognia w jej kominku i gotowanie posiłków. Szklarka chodziła na długie spacery i godzinami patrzyła na wzburzone fale. Czasem brała się za książkę albo szkicowała coś od niechcenia. Pewnego dnia doszła do wniosku, że może się już zmierzyć z rzeczywistością i zdecydowała się wrócić. To tutaj. zatrzymała woźnicę, który przyjął zapłatę i postawił kuwar przed bramą kamienicy. Zastukała kołatką i czekała, aż werka zbiegnie na dół i jej otworzy. Popatrzyła w górę na fasadę domu i zobaczyła, że coś jest nie tak. Okna. Szyby pozbawione były jej witrażowych malowideł. Zaczęła się zastanawiać, czy to aby na pewno jej mieszkanie, gdy drzwi otworzyły się z impetem i wybiegła z nich werka. Och, panno szklarko! zaszlochała. Dziewczyna miała czerwoną, niezagojoną jeszcze szramę na czole. Werka, co się stało? krzyknęła przestraszona szklarka. Albo nie, czekaj. Wejdźmy do domu i tam mi wszystko opowiesz. Ptaszczyły kufer do środka. Było tu miło i przytulnie jak zawsze. W sieni, wyłożonej kamiennymi płytami, płonęły lampy osłonięte szklanymi kloszami malowanymi w tulipany. Służąca już się opanowała i ze zdwojoną gorliwością zatroszczyła się o swoją panią. Odwiesiła jej płaszcz i podała suche domowe pantofle. Gdzie podać pani herbatę? W salonie czy w pracowni? Niech będzie w salonie. I zrób też coś dla siebie. Usiądziesz, napijesz się ze mną i spokojnie opowiesz mi, co się tutaj stało. Werka pobiegła do kuchni w przekonaniu, że ma najdziwniejszą panią, jaką może mieć służąca. Bo kto to słyszał, żeby pani zapraszała swoją pokojówkę do wspólnego picia herbaty? W salonie? Nareszcie u siebie. Szklarka z lubością rozsiadła się w fotelu i grzała dłonie o filiżankę z ciemnozłotym płynem. Herbata była taka, jaką lubiła najbardziej. Gorąca, słodka, z cytrynową nutą. A do tego czekoladowe ciasteczka z bitą śmietaną. Popatrzyła z uśmiechem na siedzącą na brzegu krzesła Werkę. Dziewczyna łypnęła na nią okrągłymi, zielonymi oczyma. – Pani się śmieje, a tu był napad – powiedziała ponuro, odstawiając filiżankę na spotek. – Trzy dni temu wytłukli w mieszkaniu wszystkie okna od ulicy – jak usłyszałam brzęk, to pobiegłam zobaczyć, co się dzieje, ale poleciała na mnie szyba i skaleczyła mnie w czoło. Krew mi się polała na oczy i nic nie widziałam. Więc zaczęłam wrzeszczeć tak głośno, że usłyszeli pan Gustek i służący Ronstedów. Zanim wybiegli, to obozów już nie było. Pan Gustek wezwał lekarza, żeby mi obejrzał rana, a potem powiedział, że ktoś się pewnie zawziął na pannę szklarkę, i teraz trzeba uważać. Ale kto? Przecież pani tylko maluje i maluje, a od kilku miesięcy w ogóle pani w domu nie było. Więc jak tylko mi doktor to czoło opatrzył, to zaraz posłałam po szklarze i zaczęłam sprzątać. Tak płakałam nad tymi kwiatami, co pani malowała, a teraz wszystko podłuczone. Dobrze, że nie zniszczyli niczego w środku. Bałam się, że trafili w ten wysoki wazon, co go pani tak lubi, ale na szczęście stoi jak stał. Bardzo była dzielna. Szklarka poklepała werkę po ręce. Cieszę się, że okna są już wstawione. Mamy ciepło i sucho. To najważniejsze. Jakieś jeszcze nowiny? Pan Rize był dwa razy i pytał o panią. Powiedziałam, że pani jest na swojej wyspie. Werko, prosiłam cię tyle razy, żebyś nie nazywała Wyspy Sierot moją wyspą. Och, przepraszam, tak mi się powiedziało. No i są straszne plotki na mieście, bo państwo Lintornowie byli w Bytyl na ślubie siostrzenicy pana Lintorna, a z kolei ich pokojówka jest kuzynką Roberty Brak, która służyła u marszałka Tonberenga. No i ona powiedziała ta Roberta, że hrabia Sedun zerwał zaręczyny z córką marszałka. Wrócił? Przerwała jej szklarka, blednąc gwałtownie. Nie, podobno przysłał list. Państwo Sedunowie i marszałek nic nie mówią, ale cała sprawa i tak się rozniosła. Werka zaczerpnęła powietrze i zakończyła triumfalnie: Do pani też jest list od pana Skabera. Poznałam, bo na kopercie jest herb Sedunów. Ale ja o tym nikomu nie mówię, bo pani jest dobra, a ja jestem uczciwą służącą i wiem, że pani nie chce, żeby o niej opowiadać, więc nawet inne służące mnie nie lubią i mówią, że zadzieram nosa. Gdzie jest ten list? szeptała słabym głosem szklarka. Dziewczyna zerwała się z krzesła i przyniosła kremową kopertę. Połóż go na stole. Werka obrzuciła krótkim spojrzeniem po bladą twarz swojej pani. Ja. pójdę rozpakować kufer i naszykuję kąpiel. Dziękuję za herbatę. Wycofała się spiesznie. Pracowała tu na tyle długo, że bezbłędnie potrafiła rozpoznać, kiedy panna szklarka chce zostać sama. Droga panno szklarko. Wychodzimy ze strefy statków pocztowych, więc będą to moje ostatnie słowa do pani przed wylądowaniem na wyspie Nut. O ile w ogóle uda nam się tam dotrzeć. Pani list sprawił mi wielką radość. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że zechce mi pani odpowiedzieć. Tu, na środku oceanu, w otaczającym nas bezmiarze fal, pani słowa trafiały do mnie mocniej niż gdybym czytał je w kraju, pomiędzy jednym przyjęciem a drugim. Nikt jeszcze nie pisał do mnie w tak osobisty sposób. Dziękuję. Mogę nie wrócić z tej podróży, mimo to zależy mi na wyjaśnieniu pani pewnej sprawy. Od dziecka, na mocy porozumienia między naszymi rodzinami, byłem zaręczony z Peperią Tunbereng. Godzinę temu napisałem do niej list, w którym wyjaśniam, dlaczego nie mogę jej poślubić. Spotkanie z panią i ta podróż odmieniły mnie. "Już nie potrafię wyobrazić sobie życia z kobietą, do której nic nie czuję. Nie kocham Peperii i nigdy nie kochałem. Jeśli chodzi o jej uczucia, to zerwanie zaręczyn zrani być może jej dumę, ale nie serce. Wiem, że naraziłem rodzinę na wielkie rozczarowanie i z pewnością ściągam na siebie ogólne potępienie. Jestem jednak szczęśliwy, że podjąłem taką decyzję. Po raz pierwszy w życiu czuję się naprawdę wolny." Zależy mi, żeby pani o tym wszystkim wiedziała, nawet jeśli nigdy się już nie spotkamy. Noszę jednak w sercu nadzieję, że nasza wyprawa będzie miała szczęśliwy koniec. Kiedy statek powróci do kraju i zawinie do portu w Como, pragnąłbym zobaczyć się z panią. Z całego serca pozdrawiam. Scaber Sedun. Nie kocham Peperi. Pragnąłbym zobaczyć się z panią. Szklarka powoli odłożyła list na drewniany blat stołu. Skaber jest wolny. Skaber chce się z nią spotkać. Pogładziła dłonią kremowy papier i uśmiechnęła się do siebie. Poczuła, jak ogarnia ją fala szczęścia. Podbiegła do okna i otworzyła je na oścież. Przez chwilę wdychała mroźne powietrze pachnące śniegiem, świeżym chlebem sprzedawanym w piekarni na końcu ulicy i mokrą końską sierścią. Patrzyła na przechodniów, na powóz, z którego wysiadała właśnie Regina Pret, żona adwokata, na wróble przycuknięte na gzymsie. W kamienicy naprzeciwko uchyliły się drzwi i wyjrzał z za nich dozorca. Odruchowo zerknął w górę i uchylił czapki. Moje uszanowanie, panno szklarko. Dobrze, że pani już wróciła. Dobry wieczór, panie Sterk. Przywitała się wesoło. Panna szklarka widzę w dobrym humorze, nic a nic nie zmartwiona, że jej łobuzy szyby wybili. Werka zatroszczyła się o nowe, zaśmiała się bez trosko. Dobra z niej dziewczyna, dozorca pokiwał głową. Lepszej służącej to i na końcu świata by pani nie znalazła. To prawda, szklarka zerknęła na nowi lśniące śniące czystością szyby. Kto to mógł zrobić? Przecież naprawdę nie miała wrogów. Chociaż była osoba, która miałaby powody, aby jej zaszkodzić, peperia. Ale ona nic przecież nie wie o cieniutkiej nici uczucia, która wszędzie się między szklarką a hrabią Sedunem. Niemożliwe, żeby skaber jej o tym pisał. Jest zbyt ostrożny. Nagły podmuch wiatru zmroził jej ramiona. Zamknęła okno i wycofała się w głąb pokoju. Zemsta porzuconej narzeczonej wydaje się najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem napadu na jej dom. Szklarkę powoli opuszczało radosne podniecenie. Dziewczyny z wyspy nie mogą wychodzić za mąż. A jeśli nawet niektóre to robią, to przecież gdy pojawia się dziecko. Przypomniała sobie śliczną buzię od Na pewno sorbita i jej matka robiła wszystko, żeby zatrzymać córeczkę przy sobie. Jednak instruktorki okazały się silniejsze albo przebieglejsze, a ona sama, szklarka tak naprawdę Tea Felicitatis, też została odebrana rodzicom. Kim była kobieta, która ją urodziła? Co się z nią stało? Umarła a ojciec? Każdy ma przecież jakiegoś ojca. Dlaczego jej nie bronił? Przeszła do pracowni. Jak dawno nie malowała. Na stole, jak wyrzut sumienia, leżała gruba, okrągła płytka, którą wieki temu przyniósł Rize. Pokrywała ją warstewka siwego kurzu. Werce nie wolno było dotykać niczego, co znajduje się w pracowni. Widać, że przestrzegała tego zakazu. Szklarka przetarła szkło. Trzeba będzie przyznać się do porażki. Przecież nie namaluje autoportretu, mówiąc, że to herbata szczęścia. Opadła na stojący pod ścianą fotel. Poczuła się nagle ogromnie zmęczona, kiedy Werka kilkanaście minut później zajrzała do pracowni, jej pani spała z głową na oparciu fotela. Rozdział piąty. Słońce wydawało się zwyczajne, równie palące jak poprzedniego dnia, nie sprawiało wrażenia, że pochodzi z innego świata. Na patio stała porcelanowa waza z owocami kosz pełen świeżych bułek o lekko pomarańczowym odcieniu. Cecil przemywał twarz fontannie, masując jednocześnie obolały po spaniu w niewygodnej pozycji kark. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego uparłeś się spać na ziemi? Ross przyglądał się przez chwilę botanikowi, po czym wgryzł się w złociste pieczywo. Na górze są naprawdę wygodne łóżka. Cecil nie odpowiedział. Z uwagą pochylił się nad stertą owoców i wyciągnął coś, co przypominało różowego banana. Wiecie, co to jest? – Legendarny banan, którego istnienia dotychczas nie udowodniono? – zaryzykował Skawer. – Nie zgadłeś. To, co trzymam w dłoni, jest owocem kaktusa Karao. Podobno jest smaczne, ale wywołuje silne omamy wzrokowe. Spożywany przez plemiona zamieszkujące równinę Gorz, Głównie w celach rytualnych. A ty, Ros, jak widzę, nadal trwasz w przekonaniu co do wielkodusznej gościnności tubelców. Skawer cofnął rękę, po którą sięgał po bułki. Te są w porządku, uspokoił go Klajt, odgryzając kolejny kęs. Stronki żaborowca, Cecil zaprezentował kolejny okaz. Właściwości halucynogenne mogą powodować utratę pamięci, zwłaszcza gdy są jedzone przez dłuższy czas. To się robi coraz bardziej interesujące. roz przyklęknął obok wazy z owocami. Widzisz tu jeszcze coś ciekawego? Orzeszki pizza. Na dłoni Sarotiana zjawiło się kilka jasnozielonych kulek. Bardzo stymulujące! Najesz się i możesz iść przez pustynię pięć dni i pięć nocy bez snu i odpoczynku. Potem, oczywiście, padasz jak nieżywy. I czasem nieżywy już pozostajesz. A oto wonna haliba. Smakuje jak kokos i powoduje paraliż. Chcieli nas wytruć? Skaber z niedowierzeniem pokręcił głową. Może mieli na celu sprawdzenie moich kompetencji, Cecil uśmiechnął się ironicznie. Jestem głodny, poskarżył się Ross. Figi, winogrona i morele nie powinny ci zaszkodzić, oczywiście jeśli nie są nasączone trucizną. Śniadanie nie przebiegało w beztroskiej atmosferze. Przeżuwali w milczeniu soczyste owoce, podświadomie oczekując niespodziewanych efektów. Co robimy dalej? rzucił pytanie Cecil, ocierając usta. Jeśli chodzi o mnie, odpowiedział natychmiast Klajd. Chętnie poznałbym wyspę i jej mieszkańców, niezależnie od tego, czy chcą nas otruć, czy nie. A ty, skaber? chciałbym zdobyć herbatę szczęścia i wracać. Jestem tego samego zdania, przyłączył się botanik, chociaż nie ukrywam, że bardziej dogłębne przestudiowanie tutejszej flory jest nie lada pokusą. Dwa do jednego, skwitował Ros. Wobec tego trzeba dogadać się z tubelcami, żeby nam pokazali, gdzie rośnie ta rzekomo niewidzialna roślina, zabrać kilka egzemplarzy i spróbować się stąd wydostać. Skaberowi przyszło nagle na myśl, że przed opuszczeniem wyspy chciałby porozmawiać z Nellą i dowiedzieć się, dlaczego opuściła męża i co się stało z ich dzieckiem. Zbliżało się południe. Żaden ze spotkanych wczoraj mieszkańców wyspy nie pojawił się w pałacu. Znudzeni mężczyźni snuli się po całym budynku, zaglądając do podobnie umeblowanych pokoi, wyglądając przez okna na rozciągający się poniżej ogród. Ross, oparty o balustradę tarasu, obiegającego pałac na wysokości drugiego piętra, uzupełniał notatki w swoim dzienniku. Cecil robił spis rzadkich roślin rosnących na patio, wzbogacając go szczegółowymi rysunkami. Skaber postanowił jeszcze raz przejść się po pokojach. Nie wiedział dokładnie po co. Podświadomie oczekiwał, że natknie się na jakiś przedmiot, napis czy obraz, które powiedziałyby mu cokolwiek na temat wyspy. Pomieszczenia wyglądały świeżo, nieskazitelnie i bezosobowo. Żadnych książek, listów, zapomnianych notatek, porzuconych chusteczek czy zostawionych portfeli. Czy ktokolwiek mieszkał tu poza nimi? Uważnie oglądał wyposażenie. Proste meble zrobione były bardzo solidnie. Niektóre ozdobiono finezyjnymi płaskorzeźbami, wśród których przeważały motywy roślinne. Zasłony i pościel pokryto bogatymi haftami. Wykonanie tego wszystkiego musiało zająć całe lata. W jednym z pokoi natknął się na haftowany obraz. Był to pejzaż miejski, perspektywa ulicy, rząd kamienic i postać mężczyzny wychylającego się z okna. Roz. Rozchodź chodź tu natychmiast. Co znowu? Clyde przybiegł. Palcem zaznaczał stronę, na której przerwał pisanie. Ten człowiek na obrazie jest bardzo podobny do ciebie, nie uważasz? Ross przez dłuższy czas przyglądał się rozpiętemu na ścianie haftowi. To mój ojciec. I nasz dom, powiedział w końcu. Dzieło Nellie? Na to wygląda. Ciekawe, czy wisiało to już wcześniej, czy ktoś je zawiesił po naszym przybyciu? Ross zmarszczył brwi. Zagadki się mnożą. Paraliż na dzień dobry, luksusowy pałac, a potem szczególny wybór owoców na śniadanie. Właściwie skąd się wzięły? Cecil był cały czas na dole i nie słyszał, żeby ktoś wchodził. Obudził się i jedzenie już na nas czekało. Teraz ten obraz. I nie ma nikogo, kto mógłby nam co nieco wyjaśnić. Może gospodarze przyjdą później sprawdzić, czy jeszcze żyjemy. A gdybyśmy tak przestali na nich czekać? Co masz na myśli? Moglibyśmy sami przejść się po wyspie. Cecil się nie zgodzi. A ty? Ccabere wzruszył ramionami. Wolę coś robić, niż siedzieć tu bezczynnie. Botanik rzeczywiście nie był zachwycony pomysłem. Przyznał jednak, że jego także męczy bierne oczekiwania na jakiś ruch ze strony tubelców. Zapakowali pozostałe ze śniadania bułki i te owoce, które nie budziły ich wątpliwości. Opuścili chłodne patio i wyszli na zewnątrz, zanurzając się w dusznym powietrzu przesyconym zapachem róż. Nie ma chyba sensu iść do furtki, przez którą weszliśmy wczoraj, stwierdził Clyde. Z tego co widzieliśmy, zamykana jest skomplikowanym systemem pokręteł. Poza tym wiadomo, co znajduje się za nią. Kręta ścieżyna w dżungli. Chyba nie tam należy szukać herbaty szczęścia. Nie bardzo wiem, jak mielibyśmy sami znaleźć coś, czego nie widać, mruknął pod nosem skaber. Trzeba odszukać jakichś ludzi. Orzechowe oczy Rosa błysnęły entuzjazmem. Wszystko jedno, czy to będzie Nella i jej towarzysze, czy ktoś inny. Spróbujemy wyciągnąć od nich potrzebne informacje. Dziwi mnie twój optymizm. Cecil sceptycznie uniósł jasne brwi, które na tle spalonej skóry wydawały się zupełnie białe. Specyficznie dobrane menu nie ostudziło, jak widać, twojego zapału do poznawania się z tutejszą ludnością. Ciebie fascynują rośliny, mnie – osoby, odpowiedział krótko Clyde. Czy mamy zresztą jakieś inne wyjście? Wybrali jedną z wysypanych drobnymi kamykami dróżek przecinających różany ogród. Ktoś dba o te krzewy, zauważył botanik. Widać, że są regularnie przycinane. A odmiany jest ich więcej niż namalowano na pałycyku księżnej Morgen Rose. Skaber drgnął. Rose zerknął na niego i uśmiechnął się nieznacznie. Przeszli kilkaset metrów i ścieżka raptownie się skończyła. Przed nimi pochylały się obciążone ciemnoróżowymi kwiatami pędy. Musimy się cofnąć do ostatniego rozwidlenia i wybrać inną drogę, powiedział Cecil. Poczekaj, wstrzymał Goros. Każda ścieżka musi dokądś prowadzić. Dlaczego ta urywa się tak nagle? Może to po prostu dojście do ogrodnika. Może. Klejc nie wydawał się przekonany. Tak czy inaczej, musimy zawrócić. Skaber wycofał się pierwszy. Po kilku minutach stanął przy dwóch odchodzących w bok ścieżkach. — Którą wybieramy? — Żadną. Uciął krótko roz. — Wracamy do pałacu. Spojrzeli na niego ze zdumieniem. — Dlaczego? — Dlatego, że znaleźliśmy się w labiryncie. Cały czas się zastanawiałem, z czym kojarzy mi się ten układ alejek. Teraz wiem. O ile wiem, labirynty składają się z krętych przejść, a my szliśmy cały czas prosto. Są różne rodzaje labiryntów, potwierdził Cecil. Ross ma rację. Wracajmy. Skaber nie potrafił ukryć rozczarowania. Nie mam ochoty siedzieć i czekać, aż Nella i cała reszta łaskawie przyjdą się nami zająć. Kopnął kamyki na ścieżce. Roz przysiadł pod rozłożystym krzewem, który dawał najwięcej cienia, i wyciągnął manierkę z wodą. Napijmy się. To słońce jest coraz straszliwsze. Miał rację. W różanych alejkach wisiało gorące, ciężkie powietrze. Słońce paliło nieubłaganie. Mieli poczucie zamknięcia w rozrażonej, nasyconej słodkim aromatem klatce. Wypili połyku ciepłej wody. Pałac z szemrzącą fontanną stał się nagle upragnionym schronieniem. Ruszyli od razu dość szybkim marszem, spodziewając się za kilka minut ujrzeć marmurową fasadę pałacu, Upał sprawił, że ogród wydawał się nie mieć końca. Zwolnijcie, nakazał Ross. – Nie możemy tak pędzić, bo za chwilę dostaniemy udaru. Coś ty się zrobił taki ostrożny, zatypił Cecil. Za chwilę wcale nie dostaniemy udaru, tylko wsadzimy głowy do fontanny i będziemy się chłodzić przez resztę dnia. Nie bądź taki pewien. Sądzisz, że zgubiliśmy drogę? Zaniepokoił się Skaper. Przecież nigdzie nie zbaczaliśmy. Ros usiadł na kamykach. Trzeba odpocząć i zastanowić się, co dalej, powiedział sucho. Cecil nie protestował. On także zdał sobie nagle sprawę, że w tym tempie powinni już dawno dotrzeć do pałacu. W milczeniu wyjęli bułki i ciepłe, lepiące od soku owoce. Żałuję, że nie przyjrzałem się lepiej temu ogrodowi z wysokości tarasu, powiedział z goryczą Skaber. Ja patrzyłem dość uważnie, ale widziałem tylko morze róż. Rozpodparł pięścią brodę. Z góry ogród wydawał się podejrzanie jednolity. Nie było widać żadnych alejek. Krzewy są wysokie i ścieżki najczęściej biegną pod gałęziami, próbował znaleźć wytłumaczenie Cecil. Clyde pokręcił głową. Mimo wszystko powinny być w jakimś stopniu zauważalne. Chwileczkę. Skaber poderwał się na nogi tak gwałtownie, że aż zakręciło mu się w głowie. Przecież pałac musi być niedaleko. Cecil, stań mi na ramionach i wyjrzyj ponad te przeklęte kwiaty. Będziemy przynajmniej wiedzieli, w jakim iść kierunku. Skaber ugiął nogi, żeby botanik mógł się wywindować w górę. I co? Cecil zrobił z dłoni deszek nad oczami, rozglądał się na wszystkie strony. Długo jeszcze? Niecierpliwił się Skaber, któremu pod grubymi kroplami spływał po szyi. Botanik zsunął się na ziemię. Jego ponure spojrzenie nie wróżyło niczego dobrego. — Jak okiem sięgnąć równina porośnięta różami — powiedział. — To niemożliwe — wykrzyknął Skaber. Z tarasu ogród wcale nie wydawał się tak rozległy. Wyraźnie widać było niedalekie wzgórze i pasmo dżungli. Czuł, jak ogarnia go rozdrażnienie. Miał dość wyspy i jej zagadek. — Przepraszam was. Odezwał się cicho Ros. Byłem potwornie nieostrożny. To nie jest zwykła wyspa. Nasze nocne obserwacje, zerknął w kierunku seduna, powinny mnie ostrzec, a ja namówiłem was do opuszczenia bezpiecznego schronienia. Jakie nocne obserwacje? Zaciekawił się Cecil. Opowiedzieli mu. Ros był przygnębiony. Mimo, że oficjalnie botanik był kierownikiem wyprawy, to on, mając największe doświadczenie w podróżowaniu, czuł się odpowiedzialny za bezpieczeństwo członków ekspedycji. Powinien przewidzieć. Ile mamy wody? spytał. Wypiłem wszystko, sądząc, że niebawem będziemy przy fontannie, wyznał ze skruchą Skaber. Cecil? To samo. Weźcie połyko ode mnie, niestety to resztka z dna. Byli tak spragnieni, że nie protestowali. Patrzyli w otępieniu na otaczające ich kolczaste łodygi. Dalszy marsz wydawał się pozbawiony sensu. Zużyliby tylko resztki sił. Niebo było aż białe od upału. Cieni, jakie rzucały różane krzewy, dawał niewielką ochronę. Słońce powoli przesuwało się po niebie. Siedzieli w półsennym odrętwieniu, marząc o łyku jakiegokolwiek płynu. Muszą kiedyś podlewać te kwiaty, prawda? Wychrypiał Skaber, oblizując spieczone wargi. Może w nocy spadnie deszcz, wymamrotał Cecil, przymykając oczy. Powiedz, Ros, przeżyłeś kiedyś coś takiego? Umarłeś z pragnienia w różanym ogrodzie? Umierałem na pustyni Helingar, ale wtedy wiedziałem, że muszę dotrzeć do oazy garderów. Stykałem się z niebezpiecznymi ludźmi i musiałem z nimi walczyć albo pertraktować, westchnął przeciągle. To miejsce jest inne. Zaskakuje. Wszystkie moje doświadczenia wydają się nieprzydatne. Może tu nas zaznajdą i odprowadzą do domu, jakbyśmy byli niesfornymi dziećmi odezwał się z niewesołym uśmiechem skaper. Mam nadzieję, że tak, mruknął Ross. Oby prędko. Cecil wcisnął się pod najgęstszy krzak, żeby chronić poparzoną słońcem skórę. Na ich miejscu. Uznałbym, że intruzom przyda się nauczka. Skoro zamiast czekać grzecznie w luksusowych apartamentach, wolą wybierać się na odkrywcze wyprawy, to niech trochę pocierpią. Clyde nie mógł sobie darować lekkomyślności. Skaberowi wydawało się, że za chwilę oszaleje z pragnienia. Cecil. Przyjrzyj się tym różom, może nie są trujące. Ich płatki na pewno zawierają wodę, moglibyśmy je ssać. Sarotian pochylił ku sobie jeden z pełnych cytrynowo żółtych kwiatów. Rozchylił płatki, dotknął kolców na łodydze i pokręcił przecząco głową. Nie spotkałem nigdy takiej odmiany. Sądząc po tym, co nas spotkało, nie brałbym niczego, co rośnie w tym ogrodzie do ust. A te różowe? Skabrak nie dawał za wygraną. Wyglądają znajomo, takie same rosną przy drogach w okręgu Tur. Daj spokój, rozchwycił go za ramię. Te rośliny mogą być trujące. Radzę, żebyśmy spróbowali po prostu się przespać. Szybciej minie nam czas pozostały do zmroku. Wtedy nie będzie takiego upału i może zdołamy coś sensownego wymyślić. Wyciągnął się na skraju ścieżki i przymknął oczy. Skaber poszedł w jego ślady, próbując znaleźć najbardziej ocienione miejsce. Nie mógł zasnąć. Próbował myśleć o szklarce, jej twarz gdzieś mu umykała i czuł tylko narastającą frustrację oraz wściekłość. To śmieszne i upokarzające, utknąć na równinie porośniętej ozdobnymi krzewami i czekać na wybawienie ze strony tubelców. Usiadł. Złość sprawiła, że na chwilę zapomniał nawet o dręczącym pragnieniu. Nie mogę tu tkwić, warknął. Idę zobaczyć, co jest dalej. Stracisz tylko siły, sprzeciwił się Cecil. Niech idzie. Ross otworzył jedno oko. Bezczynność bardziej go wyczerpuje niż wędrówka. Też kiedyś taki byłem, ale... Skaber, w mojej torbie znajdziesz kłębek mocnego sznurka. Przywiąż do tego krzaka jeden koniec. To da ci możliwość powrotu, gdy znudzi ci się oglądanie okolicy. Skaber pochylił się nad sfatygowaną skórzoną torbą Klajta. Sznurek, porządnie zwinięty, leżał prawie na wierzchu. Było tam też wiele innych interesujących przedmiotów. Dwa składane noże, dłuto, szeroki pas ze skóry, płócienny woreczek wypchany nieznaną zawartością. Kompas, czarna jedwabna chusta, luźno zwinięty, miedziany drut. Może zakończyłbyś już te oględziny? Odezwał się wyraźnie zirytowany Ros. Przepraszam. Skaber szybko zamknął torbę. Po co ci czarna chusta? Kiedyś na pustyni podczas burzy żałowałem, że nie mam czym obwiązać ust i nosa, żeby osłonić je przed wciskającym się wszędzie piaskiem. Dołączyłem więc chustę do mojego stałego ekwipunku. Rozumiem. Skaber zacisnął gruby węzeł wokół zdrewniałego pędu. Do zobaczenia. Skierował się tam, gdzie, jak mu się wydawało, mógł być pałac. Upał był nie do wytrzymania. Po kilku krokach jego ubranie przesiąkło potem. Kłębek sznurka nie był duży. Pomyślał, że kiedy odwinie się do końca, wróci i spróbuje pójść w inną stronę. Jeszcze kilka kroków i musiał stanąć. Krzewy były zbyt wysokie, żeby mógł się rozejrzeć po okolicy. Ich pędy wydawały się jednak na tyle grube, że powinny utrzymać jego ciężar. Postawił nogę w rozwidleniu gałęzi. Oparł się na niej całym ciężarem i wywindował się w górę. Jego głowa znalazła się kilkanaście centymetrów powyżej poziomu roślin. Coś majaczyło na horyzoncie. Zarys białej budowli drżał w gorącym powietrzu. Znajdował się, co prawda, zupełnie gdzie indziej niż powinien, ale to wydawało się najmniejszym problemem. Skaber próbował wspiąć się jeszcze wyżej, ale pęd złamał się pod jego ciężarem. Dla zachowania równowagi. Chwycił najbliższą łodygę i natychmiast cofnął pokłutą dłoń. Przenikliwy syk przeszył powietrze. Rozejrzał się przestraszony, ale nie dostrzegł nikogo i niczego, co mogłoby wydać taki odgłos. Niespodziewanie zrobiło mu się słabo. przesiadł ciężko na ziemi. Czuł pulsowanie krwi w uszach. Cały czas ściskał koniec sznurka, dzięki któremu mógł wrócić do przyjaciół. Wziął kilka głębokich oddechów, po czym podniósł się z trudem. Woń róż stała się tak silna, że powodowała zawroty głowy. Łodyga, którą złamał, zahaczyła o nogawkę spodni. Oderwał kolce od materiału i zaczął iść. Jakaś obciążona kwiatami gałązka uderzyła go w twarz. Rękawem koszuli znów niechcące wplątał się w ciernie. Odwrócił się, żeby uwolnić rękę i w tym momencie jeden z górnych giętkich pędów wplątał mu się we włosy. Szamotał się z nim przez chwilę. Strumyczki potu ściekały mu po plecach. One się mszczą, pomyślał z niedowierzaniem, kiedy kolejna łodyga przejechała mu po przedramieniu, zostawiając na skórze krwawe zatrapania. Kwiaty nie mogą się mścić. Ale jak to możliwe, że się poruszają, skoro nie ma wiatru? Szarpał się, nie zważając na ból. Powrotna droga była koszmarem. Grube, najeżone kolcami gałęzie nachylały się nad ścieżką, zagradzając przejście. Górne łodygi raz po raz wplątywały mu się we włosy. – Przepraszam – wrzasnął. – To było niechcący. – Ja wariuję, przemawiam do roślin. Kwiaty pozostawały obojętne na jego wołania. Szedł z trudem w coraz bardziej poszarpanym ubraniu, centymetr po centymetrze nawijając sznurek. Zadrapania piekły, z niektórych sączyła się krew. Czasami jakiś cierń zahaczał o istniejącą już ranę. Nie mógł wtedy powstrzymać okrzyku bólu. W pewnym momencie, z niewiadomego powodu, róże przestały atakować. Odetchnął z ulgą i zaczął iść szybciej. Szedł i szedł i szedł. Kłębek sznurka robił się coraz większy. Prawdę mówiąc, był już znacznie większy niż ten wyjęty z torby klejta. Prawie nie mieścił się w dłoni. Ccaber przystanął. Ros? Cecil? Słyszycie mnie? Cisza. Przejmująca. Głucha cisza. I ten upał. Jak strasznie chce mi się pić. Szklarko, przykro mi. Pragnąłem wrócić jak najszybciej do domu ze względu na ciebie. Malowałabyś szyby w naszej oranżerii. Nie wiesz, że zamek Versatis ma oranżerię. Pokazałbym ci widok, jaki się roztacza z najwyższej wieży. Ruiny starożytnego miasta Heng, porośnięte bluszczem i kapryfolium. Och, Szklarko, los nie pozwala nam się spotkać ponownie. Już nigdy się nie dowiem. Ocknął się pod wpływem strumienia zimnej wody lejącej się mu na twarz. Woda! Otworzył oczy. Różowa tarcza księżyca zdawała się wisieć wprost nad jego głową. Cały ogród spowity był nieziemską poświatą. Gdzie ta woda? Znowu silna struga zmoczyła mu czoło i oczy. Usiadł i rozejrzał się uważnie. A więc to tak, spod ziemi wystawały co kilka metrów małe rurki, i to z nich w regularnych odstępach czasu wytryskiwały przejrzyste strumyki. Położył się na brzuchu i zaczął pić. Co za paskudny smak. Przemógł się jednak. Od tak dawna nie miał w ustach kropli płynu. Pił, krzywiąc się z obrzydzenia. Nie obchodziło go, czy woda jest zatruta, czy nie. W ogóle nic go nie obchodziło. Różowy księżyc, różana równina, wielki kłąb, sznurka leżący obok. Otarł usta i objął rękoma kolana. Albo mnie tu znajdą, albo umrę z głodu. Śmierć, spragnienia nie jest mi na szczęście pisana. Położył się na środku ścieżki i zamknął oczy. Sen skróci czas oczekiwania. Co się z nim stało? Chyba musimy iść dalej. Daj spokój, Cecil, zobacz, ile już sznurka nawinęliśmy. Jest go dwa razy więcej niż na początku. Coś tu się dzieje z przedmiotami i z całą przestrzenią. Nie ma sensu dłużej szukać. Skaber leniwie słuchał prowadzonego gdzieś niedaleko dialogu. Dopiero po dłuższej chwili dotarło do niego, że to nie sen, ani wytwór zmęczonej wyobraźni. Poderwał się na nogi. – Ros? – Cecil! – wrzasnął ochryple. Skaber! Gdzie jesteś? – Tu, gdzie wy? – Wśród przeklętych, kolczastych krzaków. Jak do licha mam podać swoje położenie? – Pociągnij ze sznurek! – Skaber podniósł kłębek i szarpnął. Nic nie poczułem! krzyknął gdzieś z pomiędzy kwiatów Clyde. – Spróbuj nawijać i odzywaj się co jakiś czas, żebyśmy mogli sprawdzić, czy nie oddalasz się od nas. Idę, idę, powtarzał monotonnie skaber, idąc za sznurkiem. W końcu ich zobaczył. Wyłonili się ze zakrętu, ale było coś tak dziwnego w ich wyglądzie, że stanął jak wryty. Wyglądacie śmiesznie, stwierdził. Cecil uśmiechnął się od ucha do ucha. Szkoda, że nie masz lustra. Założę się, że piłeś wodę, którą podlewają tutaj róże. Wstręt na co? Zaprawili ją jakimś nawozem, który, jak widać, działa nie tylko na rośliny. Chcecie powiedzieć, że ja też mam takie włosy i. I paznokcie, i rzęsy, dokończył Ross. Skaber spojrzał na swoje ręce. Paznokcie miały zielonkawe obwódki, na kciukach powyrastały maleńkie listki. Dotknął włosów. Dopiero teraz zauważył, że urosły. Przybliżył do oczu końcówki, które pozieleniały i skręciły się jak czepne pędy winorośli. Kolejny żart naszych uroczych gospodarzy, spytał kwaśno. Albo po prostu specyficzne właściwości wyspy. Coraz bardziej mi się to podoba. Klejd z zadowoleniem popatrzył na kłąb sznurka w dłoni skabera i porównał go ze swoim. Widzę, że szukałeś nas co najmniej tak długo jak my ciebie. Oprócz tego stoczyłem krwawą bitwę z różami. Skaber pokazał zadrapanie i opowiedział swoją historię. Ross potarł ręką pozieleniałą brodę. Powinniśmy znów się rozejrzeć. Cecil, wejdź mi na plecy i zorientuj się, czy widać jakąś zmianę w krajobrazie. Jest pałac. Całkiem niedaleko wskazał ręką kierunek. Mam wątpliwości, czy jakaś ścieżka będzie wiodła w tę stronę. Skaber pełen był sceptycyzmu, na wszelki wypadek wolał nie oczekiwać niczego dobrego. Wbrew jego przewidywaniom dotarli do pałacu dość szybko. W świetle księżyca ściany, schody i wieże mieniły się perłowo-różowym blaskiem. Szum fontanny był jak najpiękniejsza muzyka. Na ich widok śpiący na patio-kolorowy ptak otworzył oczy i zaczął śpiewać. Jedzenie! Ucieszył się roz, widząc wazę napełnioną świeżymi owocami i nową porcję bułeczek. Nawet nie chciało im się myśleć, kto, kiedy i w jaki sposób dostarczył to wszystko. Wygłodniali rzucili się na pożywienie. Stanowimy malowniczą grupę, ironizował w duchu Skaber. Trzech zarośniętych chłopów z włosami koloru młodej trawy i z liśćmi wyrastającymi spod paznokci. Cecil, do jakiego typu roślin się zaliczamy? spytał przyglądając się listkowi dziwacznego kształtu wyprodukowanemu przez serdeczny palec swojej lewej ręki. Myślę, że każdy z nas jest nowym, jeszcze nieodkrytym gatunkiem miejscowej flory, odpowiedział z udaną powagą botanik. Wobec tego ruszam zapuścić korzenie w pościeli, rozprzeciągnął się i poszedł na górę. Idę w twoje ślady. Skaber również wstał i ciężko wzdychając, Udał się do swojej sypialni. Następnego dnia żaden z nich nie miał ochoty na odkrywcze wyprawy po okolicy. Bez zdziwienia przyjęli obecność świeżych bułek. Cecil sprawnie oddzielił wszystkie budzące wątpliwości owoce. Zaraz po śniadaniu Skaber ogłosił, że wybiera się na poszukiwanie jakiegoś ubrania. Jego koszula i spodnie były w strzępach. Wyglądał jak zielono włosy żebrak. Dałbym wiele za nożyce rozszarpnął, pokrywające jego głowę, zielonkawe kudły. Poce się pod taką masą włosów. Obaj poszli mieszkować na górne piętra, podczas gdy Cecil pracowicie rysował to, co wyrastało mu z paznokci. Oczywiście nikt mi nie uwierzy, mruczał do siebie, ale mniejsza z tym. Łyknął trochę wody z fontanny i pracował aż do chwili, gdy Ross gromkim głosem zawołał do niego z galerii drugiego piętra. – Cecil, jak ci się to podoba? Sarotien popatrzył w górę i oniemiał. Obok klejta stał skaber w jasno-błękitnych spodniach i o ton ciemniejszej koszuli haftowanej w złote ptaki. – Chodź, znaleźliśmy garderobę. Możesz zrzucić stare ciuchy i przez chwilę poczuć się jak książę. Nie dał się długo namawiać. Chodzenie w brudnym, przesiąkniętym potem ubraniu nie należało do przyjemności. Pomieszczenie, które odkryli z, cover, z klejtem, mieściło w sobie stosy koszul, spodni, kamizelek, płaszczy, różnego fasonu kapeluszy i innych części męskiej garderoby. Rzecz jasna, nie było tu żadnych strojów damskich. Cecil wybrał sobie ubiór utrzymany w odcieniach zieleni. A ty, Ros, nie przebierasz się? W tych jaskrawych szmatkach czułbym się jak karnawałowy przebieraniec. – A nie masz wrażenia, że znaleźliśmy się właśnie w środku jakiegoś karnawału? – spytał skaber Albo sztuki komicznej, w której obsadzono nas bez naszej wiedzy. – Nawet jeśli w ten sposób interpretować rzeczywistość – odparł Clyde. – To do mojej roli nie ma kostiumu. – A to? – Cecil wyciągnął z jakiegoś kąta czarne, pozbawione ozdób spodnie, cienką czarną koszulę i kamizelę z ciemnego, szorstkiego materiału. Zgoda. W tym nie będę się czuł głupio. Ros uśmiechnął się półgębkiem, biorąc ubranie. Byli jeszcze ciągle w garderobie, kiedy ptak Iricea Karacea rozśpiewał się radośnie, wypełniając przenikliwymi trelami cały pałac. Oho, tubelcy raczyli się w końcu pokazać, mruknął Ross, naciągając w spodnie. Na dole siedziała jednak tylko Nella, na ich widok uśmiechnęła się promiennie. Jadła odrzucony przez Cecila owoc haliby. Mówiłeś, że to powoduje omamy wzrokowe? spytał półgłosem Skaber. Nie, paraliż, odpowiedział równie cicho botanik. Nella nie wydaje się sparaliżowana. Schodzili powoli, patrząc nieufnie na staruszkę. Ta zaś nieoczekiwanie zachichotała. Widzę, że piliście, panowie, eliksiry wzrostu, którym podlewamy nasze rośliny. Zupełnie zapomnieli o swoich zielonych włosach. Skaber skrzywił się niechętnie. Mimo to wyglądacie bardzo elegancko, ciągnęła swobodnym tonem starsza pani. Zauważyłam, że nie wszystkie owoce wam smakują. Z tego, co wiem, odezwał się chłodno Cecil, część z nich zabiera szkodliwe substancje. Doprawdy? Owoc haliby, który trzyma pani w dłoni, powoduje paraliż. W związku z tym uznał pan, że chcemy was otruć. Nella uśmiechnęła się cierpko. Taki wniosek narzucał się sam. Doskonale wiem o właściwościach halucynogennych strąków żaborowca i o tym, że owoce kaktusa karału wywołują omamy wzrokowe. Jest pan świetnym botanikiem, panie Sarotian. Nie uwzględnia pan jednak dwóch faktów. Po pierwsze, warunki panujące na naszej wyspie mogą znacznie zmieniać niektóre cechy roślin, a po drugie, ludzie żyjący tutaj dysponują wiedzą pozwalającą na modyfikację właściwości gatunków uznawanych gdzie indziej za trujące. Cecil podszedł do wazy z owocami i sięgnął po podłużny żółtawy strąg żaborowca. Otworzył go strzaskiem i patrząc w oczy Nelly, włożył do ust pięć podłużnych niebieskawych nasion. Kobieta uśmiechnęła się z leciutką ironią. Skawer i Ross usiedli obok sarotiana i przypatrywali mu się z niepokojem. W porządku. Botanik uśmiechnął się kwaśno. Nic mi nie jest. Na razie. Rozumiem więc, że pomyślnie przeszliśmy próbę gościnności, odparła Nella, podnosząc się z haftowanej poduszki. W takim razie, co panowie powiecie na spotkanie z herbatą szczęścia? Jesteśmy gotowi. Poderwał się Cecil.